Geddy Lee nienawidzi Polaków gorzej niż Roger Waters. A afera nie wybuchła. Strony 45, 46, 73, 80 książki My Effin' Life. Dobrze przeczytaliście. Żeby udowodnić moją tezę, to po prostu zasięgnę do tego artykułu tutaj. Roger Waters został zostracyzowany za obrażenie Polaków rzekomo i za wychwalanie Putina. Akurat to nie jest raczej rzekome. Myślę, że to chwalebne, ale mam mocny sentyment do Rogera Watersa i mi bardzo szkoda, że nigdy nie zobaczę go na żywo. Tymczasem zespół Rush i Geddy Lee, którego nigdy nie zobaczyłam na żywo. Zobaczcie sami. Po prostu zobaczcie sami. Zobaczcie sami. I powiedzcie mi, czy Geddy ma rację, czy po prostu jest zwyczajnym antypolakiem. Wielu zarzekało się, o, Geddy'ego Lee nie można oskarżyć o antypolonizm w ogóle. A ja po prostu mówię, marzył o tym, żeby mój ukochany idol z dzieciństwa, Geddy Lee z zespołu Rush, wreszcie zmienił swoje nastawienie do mojego kraju. Bo może bym zobaczyła go podczas tych tras książkowych, które on robił, ale po prostu już przestał robić trasę książkową na rzecz My Effin' Life i na rzecz Big Beautiful Book of Base, co jest bardzo... co jest po prostu wielką szkodą dla mnie. Rozmawiałam z Wiesławem Weissem, z Romanem Rogowieckim. Oni tak za bardzo bali się odnosić do tego, nie chcieli się w ogóle odnieść. Ja po prostu sobie tak klikam te wszystkie fragmenty. Możecie sobie wstrzymać, jeżeli to nie będzie dla was widoczne.